kochani, witam Was bardzo serdecznie w piątym już dniu Vlogmas. Strasznie szybko to leci. Powiem Wam, że jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak wyglądam, to odpowiedź jest prosta. Nie spałam, ponieważ strasznie w nocy rozbolał mnie ząb i dzisiaj niestety będę musiała zadzwonić do pana stomatologa i umówić się na wizytę. No niestety. A tymczasem otwieramy kalendarz adwentowy. Okej, mamy piątkę. Ciekawe, czy ktoś zgadł. Szczerze mówiąc, ja nie zgaduję, bo nie mam pojęcia, co tam jest. Sprawdzamy. Ciężko się to strasznie otwiera, także otworzę to i do Was wracam. Okej, otworzyłam i nie wiem, co to jest, tak szczerze mówiąc. Także to chyba się otwiera, bo to jest jakiś napis. Tak, dzisiaj był taki napis właśnie. A już jutro możecie zgadywać, co to będzie. Jest to takie wielkie pudełko. Nie wiem, czy mogę tym potrząsnąć. Powiem Wam, że jest tam coś dość ciężkiego, także naprawdę ciężkie. Mam nadzieję, że to nie jest kilogram cukru. Strasznie ciężkie i nie mam pojęcia, co to jest, także nawet nie próbuję zgadywać. I przez przypadek razem ze wszystkimi śmieciuchami wyrzuciłabym ciasteczko dla Lilki. I tak jak Wam mówiłam wczoraj, dzisiaj o godzinie 10 jedziemy na szczepienie, także to będzie kiepski dzień. A tymczasem ja idę się czesać, bo moje włosy są w tragicznym stanie, ubierać się, malować i jeść. Cześć Wiki, przywitaj się. Tak, cześć. Cześć, aż tak się cieszysz? Tak się cieszysz? I otwieramy piąteczkę. Ja nie mam ochoty na czekoladkę, także oddam Danielowi. I sprawdźmy, co tu jest. Bałwanek. Nie mam pojęcia, gdzie przyczepić te skarpety świąteczne i tak myślę, że postaram się przywiesić zamiast tych obrazów, no bo naprawdę nie mam gdzie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to później. Okej, ja się tak delikatnie pomalowałam, bardzo delikatnie, bo powiem Wam, że czuję, że wszystko mi to spłynie, także nie ma sensu się smarować. A tymczasem będę karmiła fasolkę, także idę dać jej jeść. Może niekorzystnie wyglądam, ale właśnie wróciliśmy ze szczepienia. Muszę Wam powiedzieć, że mała miała 3 wkucia i ani razu nie zapłakała. Czyli chyba Wasze trzymanie kciuków przyniosło jakiś rezultat, także dziękuję Wam bardzo. Ja w tej chwili ją karmię, także jestem w takiej dziwnej pozycji, a za chwilę Daniel przyniesie ozdoby świąteczne i będziemy wieszać skarpety, bo przecież jutro jest Mikołaj. Daniel pojechał właśnie na siłownię, więc ja stwierdziłam, że spakuję mu w skarpetę jego prezent, a mianowicie jest to czapka i taki Mikołaj z Kindera, który miał mały wypadek i stłukła mu się głowa. Ale to nic. I spakuję od razu prezent dla Wiki, a mianowicie te wody, które kupiliśmy i Kinder niespodziankę, której na pewno ona nie zje, ale jako taki mały, słodki dodatek. Także prezent Wiki i Daniela jest już spakowany. Wiecie co, ta ściana wygląda strasznie pusto, więc stwierdziłam, że kupię w Pepco takie światełka, takie, które nie trzeba podłączać do kontaktu i zawieszę je tutaj. Myślę, że będzie wyglądało to znacznie lepiej. Odzywam się do Was po jakimś czasie, ale wiecie jak to jest, musiałam zrobić obiad, posprzątać, takie domowe obowiązki. I dzwoniłam do pana dentysty i słuchajcie, odebrała pani ta, co pomaga. Podaje te wszystkie sprzęty, narzędzia i wszystko. I zgadnijcie, na kiedy mnie zapisała. Na 12 stycznia, ale jak do jutra nie przejdzie mi z zębem, to oczywiście pójdę i powiem, że no, z bólem muszą mnie przyjąć, tak? Także zobaczymy. Myślę, że jutro na pewno pojadę, bo znowu zaczyna mnie boleć ten ząb.
No i trzeba sprawdzić, co tam się tak naprawdę dzieje. Także taka nowinka. Do 12 stycznia, jakby mnie naprawdę bolało, to kiepsko by było ze mną. To ponad miesiąc przecież. A teraz siedzimy z Wikusią. Wikusia siedzi w swoim bujaczku. I się właśnie patrzy i śmieje się, tak, Wiki? A ja będę powoli montować tego vloga i czekamy na Daniela. A tutaj są moje dziewczynki. Tak? Lili, pilnujesz? Wiki, pilnujesz? Widzicie nas teraz wszystkie. Chrumka, Wiki i mnie. I powiem Wam, że jutro przychodzi do mnie koleżanka koło godziny 11, a później jedziemy do rodziców. Z Wiktorią i z Lilą, tak? Bo Daniel idzie do pracy, a 7 mamy kolację. Taką z osobami z pracy, także nie wiem, czy pójdę. Prawdopodobnie pójdę, więc chcemy tam nocować. A Ty gdzie wstajesz? Także jutro idziemy do tego, do rodziców. Bo jak i tak Daniel pracuje, to posiedzimy trochę u nich. Tak, Diki? Jedziesz jutro do babci? Jedziesz? Niu, nie? Zobaczcie, jak pilnuje Wiktorii. A może skarpetkę chcesz jej ukraść? Stwierdziłam, że już się będę z Wami powoli żegnać, bo powiem Wam, że przez to, że nie przespałam noc, to jestem taka zmęczona, że chyba za chwilę się położę i pójdę spać. Także widzimy się oczywiście jutro. Pa, pa!